Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense 6. Ja jestem Sejmut, a dzisiaj kolejne wasze wyzwanie, które jest chore. Po prostu mega, mega chore, ale pamiętajcie, to nie ja je wymyśliłem. Ono jest z waszych komentarzy, więc osoba, która to wymyśliła jako pierwsza, może się teraz pochwalić w komentarzu, że to właśnie była ona. Bo ja to widziałem kilka razy i już nie wiem, kto był tym number one. Okej, więc zostawcie łapeczkę, jeśli macie taką ochotę, będzie mi bardzo miło z tego powodu. I robimy wyzwanie bez upgrade'ów. Zero upgrade, zero poziom, zero tier. Nie wiem, jak to jeszcze sensownie nazwę. Jakby są sami tutaj polecieliście na kamopancerz, najlepiej wziąć Ezili, bo tylko ona z tego całego setupu bije kamopancerz, chociaż jeszcze bije Quincy. Ale jednakże chyba Ezili jest mocniejsza pod tym względem. Więc weźmiemy ją tutaj naszym kotkiem na górze i zobaczymy, co z tego będzie. Weźmiemy najdłuższą mapę, czyli to jest Lox oczywiście. Zagramy na easy do tego wszystkiego jeszcze, więc po prostu wszystko maksymalnie hardkorowe będzie tutaj. Ale to inaczej się nie da. Uwierzcie, że inaczej się tego nie da przejść. Po prostu się tego nie da inaczej przejść. Próbujmy. Zacznijmy od naszej Ezili, żeby już nabijała swój poziom. Więc na strągi, niech on tutaj nam leci, a my zaczynamy chyba od stawiania dart małpek. Chyba tak mi się wydaje. Więc dart małpki stawiamy. Pięknie, ładnie od góry, bo tutaj troszeczkę tego będziemy musieli oczywiście wybudować, pamiętajcie. No nie mogę nic tutaj po prostu zrobić. A te dart małpki kładę bardziej po to, żeby ustawić je wszystkie na strągi też. Żeby te szybkie balony na nie przychodziły, bo z szybkimi balonami czuję, że będę miał spory problem później. Dlatego też potrzebuję się przed tym zabezpieczyć już od samego początku. I tak samo wymyśliłem, że chyba będę iść bardzo mocno tutaj w nasze naszych snajperów, bo nie wiem, kto inny nam tym może pomóc. Sabik sam w sobie też jest chyba dobry na tym podstawowym tierze. Sabik jest pod literką X, ok? A to co, stawiamy oczywiście ich też dużo. Nawet nie dużo. Zresztą czekajcie. Pierw z głową, pierw save z głową. Musisz rozwalić lidy i musisz rozwalić na pewno kamo. Na kamo chyba tylko domyślnie widzi to ninja małpka. Czy ktoś jeszcze to widzi? Pamiętacie, czy ktoś jeszcze widzi? Chyba nikt nie ma domyślnego widzenia. Więc dobra. Więc na pewno masa będzie musiała być tutaj naszych ninja. I czemu stawiam tak dziwnie? Możecie sobie teraz pomyśleć, save, ale czemu tak dziwnie stawiam? Przecież możesz się postawić w lepszym miejscu, ale uwierzcie mi później. Ja wiem, że nie będę miał po prostu już gdzie ich stawiać, bo skoro mam tylko pierwsze tiery, to tego będzie naprawdę od groma tutaj. Więc stawiam to na razie w ten sposób, żeby to sobie jakoś mniej więcej radziło, czyli biło te po linii prostej jak najbardziej się da, więc to jest paradoksalnie dobre miejsce. Więc tu mam załatwione już kamo. Następnie sprawa oczywiście z lidami. Tutaj pod literką E tak utrzę się skrótów klawiszowych i bo po prostu chcę je wreszcie ogarnąć. Naprawdę skróty klawiszowe są potrzebne i prędzej czy później musiałem już się tego zacząć uczyć powoli. I dobra, i oczywiście ustawiamy to wszystko pod strągi. Jakby ktoś nie wiedział, jak są skróty klawiszowe, to od lewej strony na klawiaturze, od góry, od QWE macie małpki Primary, następnie niżej od ASD macie małpki Military i... Tak, dobrze mówię? Nie, to są małpki magiczne, od ASD są małpki magiczne i też nie każda. I militarne są u dołu, a supportówki są jeszcze dalej po środku. Musicie pokombinować, naprawdę wszystko tutaj jest dostępne. Dobra, ale ja coś czuję, że to będzie chyba szybkie wyzwanie. Jeśli ono będzie naprawdę mega, mega szybkie, to wtedy sobie pozwolę na zbudowanie wioski. Wioskę mógłbym nawet od razu zbudować, bo wioska dałaby nam zasięg zawsze. Ale czy on będzie aż taki duży, żeby to się opłacało? Chyba nie, więc podarujmy to sobie, podarujmy. Ja coś czuję, że to wyzwanie będzie po prostu przechore. Przechore on będzie. Dosłownie. Ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Mogę super małpki też budować, ale one nie widzą kamo, ani nie biją lidów. I to jest takie sobie. Ale ja wiem jedno. Co jest największym problemem tutaj? Czy ktoś już z was wie? Oczywiście, że każdy pewnie z was wie. To są moaby. Ale na moaby wymyśliłem sposób. To jest masa snajperów. Snajperzy w ilości chyba 15...
są w stanie nawet już 10, na tej mapie spokojnie, około 10 by nam nawet wystarczyło, są oni już w stanie bić właśnie, czy rozwalać moaby. Więc no niestety, będzie to tak wyglądało, że tutaj z tyłu będzie olbrzymia masa. Może zasięgowo nie będą idealni, ale uwierzcie, żeby rozwalić BFB albo Zonga później, to ja ich w ogóle będę potrzebował mega dużo. Oczywiście nikogo nie zdziwię chyba, jak powiem, że nie gram do rundy setnej, bo tutaj się chyba nie da grać do rundy setnej. 2, 3 i teraz wszystkie muszę to oczywiście postawiać. Mam nadzieję, że każdego tutaj ustawię domyślnie, więc mam nadzieję, że dostaniecie tą grę, to wyzwanie, łapeczko, będzie mi naprawdę niezmiernie miło, bo to będzie po prostu chore. To będzie jedno z tych bardziej chorych wyzwań, jakie podjąłem się. Naprawdę, to jest chore wyzwanie. No ale zobaczymy. Masa z naszych snajperów już tutaj jest, więc oni sobie będą w miarę tutaj radzić. I zobaczcie, na razie się utrzymujemy, 34. runda, bez żadnych upgrade'ów. Czemużby nie? Można? Można. Okej. Okay. Teraz oczywiście ninja małpki. Je będę stawiał w tym miejscu. I też, maksymalnie chciałbym ich tutaj zmieścić, ile się da. No i tak naprawdę w każdym z tych głównie chyba się będę stawiał na ninja małpki, bo one wydają się chyba najsilniejsze bez upgrade'ów. A przynajmniej tak mnie się wydaje, ale zresztą możecie mi napisać, co wy sądzicie. Jaką wy byście budowali małpkę? Jaka małpka według was byłaby najlepsza? A tak w ogóle napiszcie mi, czy się podjęlibyście takiego wyzwania. A jeśli tak, i się podjęliście po tym moim materiale, to napiszcie mi koniecznie, jak wam poszło, do której rundy dotrwaliście i jakie przeżycia mieliście, czy były jakieś śmieszne akcje, czy coś wam po prostu nagle zaczęło przechodzić, albo coś z tego typu. No i dobra, podstawowa linia obrony już jest, teraz przyjdzie pierwszy tutaj nasz oczywiście lead, więc będzie zabawnie, będzie zabawnie. Okej, okay, a my potrzebujemy zdecydowanie więcej bomb. Patrzcie, jak to poszło, że zero szans, ale oczywiście my gramy do rundy przynajmniej 80. Później możemy grać do 90, bo dalej nie ma co grać, bo przecież nie będziemy ich bić, prawda? Więc wyżej niż 80, niż 90 nie jesteśmy w stanie dojść. Ale ja nie wiem, czy ja nawet dojdę do tej rundy 80, więc co ja tam myślę o 90 już? Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mniej więcej mam obcykane, jaką taktyką chciałbym grać. Zobaczymy. Boję się najbardziej kamo pancerz, bo uwierzcie mi, że to będzie dla mnie problem. Dosyć spory, bym powiedział nawet. Nawet nie wiem, może się pokusił o saba pod usuwanie. No nie wiem, powiem szczerze, że nie wiem. Mam mieszane uczucia z tym, bo z jednej strony, wiecie, sabik pod usuwanie kamo byłby spoko, prawda? Ale z drugiej strony by się troszeczkę on kłócił z wyzwaniem, prawda? Z drugiej strony, jeśli uda mi się ściągnąć lidy w kamo pancerzu przez naszą właśnie Ezili, to będę już w stanie ich normalnie klepać. Więc teoretycznie jestem w stanie to zrobić. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie nam w praktyce. Wiecie co? Zrobimy to inaczej. Usuniemy te małpki. Jako że Ezili jest moją jedyną taką małpką ratującą. Kamo pancerz da mi zasięg, tak. Czysty budynek na zerowym upgrade daje nam zasięg, więc to jest oczywiście ważne, żeby o tym pamiętać. Jeszcze tutaj, u góry, no gdzieś tutaj zmieszczę jeszcze, okej, dobra. Powiem wam, że jest zabawnie, naprawdę nie wiem co. Strzegł wam się po tym wyzwaniu spodziewać, ale próbujmy, próbujmy, będzie na pewno tutaj mega, mega ciężko. Ale póki co, 49. runda, my ciągle jeszcze w grze jesteśmy i nie jest wcale aż tak tragicznie, bym powiedział. Wcale aż takiej tragedii wielkiej nie ma. Oczywiście mógłbym też stawiać helikoptery same i to też byłoby w miarę okej. Okay. Ale dobra. Postawiłbym jeszcze w takim razie... To może być w zasięgu, to oczywiście lepiej, żeby był w zasięgu. Zostawmy te suby. Tu chyba wejdą tylko 4 suby, prawda? Nie ma tu chyba szansy na wciśnięcie jeszcze jednego suba. Ale chcę, wiecie, chcę spróbować jednak. Nie, tu kolejny subik nie wchodzi już, więc dobra, 4 subiki są.
Okej, oczywiście tu jakichś cudów nie będzie u nich, no ale... Dobra, przechodzą nam. Runda 63. Oj, tutaj może być masakra. Ja nie wiem, sobie z nią poradzę. Chyba, że... Szczeliłbym tych trochę. Bo teoretycznie oni przecież będą działać, prawda? Dobra, spróbujmy to ich troszeczkę porościewać w różnych miejscach. Pamiętajcie, że oni tylko jednego mogą opluć, więc no, nie są aż tacy dobrzy, jakbyśmy mogli chcieć. Więc musimy ich i mieć dużo. Musimy iść po prostu na masę, no nie ma innego wyjścia. Musimy pójść po prostu na masę w tym przypadku. Ojajku, kto miał taki dobry humor z tym wyzwaniem? Naprawdę, jestem bardzo ciekaw, kto miał taki dobry humor. Bo to musiał być naprawdę ktoś z dobrym humorem, bo ja nie liczę, że ktoś normalny takie wyzwanie po prostu wymyślił nagle. Dobra, snajperów tych już ustawię na firstów, bo jednak wiecie, no snajper to snajper. Widzi całą mapę, więc może nas uratować troszeczkę. Naprawdę chyba snajper ma jeden z lepszych damage aktualnie. Więc jak najbardziej w porządku. Tym bardziej, że niestety, ale snajper nas musi ratować w przypadku mobów, ale na mobów przydałoby się dać strongi, prawda? No ale zobaczymy, mam nadzieję, że to sobie jakoś tam w miarę poradzi. Okej, tam już nie będziemy wstawiać, już bez przesad. No i dobra, kolejna tutaj masa naszych jednostek. W porządku, wygląda to po prostu przekomicznie. Wygląda to po prostu przekomicznie aktualnie. Gdybym w ogóle was tu ustawił jakoś mega dużo też, to wiecie, to by mogło też mieć jakiś tam sens. Ale no wiecie, no tak samo nie postawię jakoś ich super ekstra dużo, ale zawsze troszeczkę i dać im usuwanie lidów. Może to by miało jakiś tam sens większy. Dobra, idziemy dalej w tym kierunku. Powiem wam, że to jest dobry chyba kierunek. Naprawdę czuję, że to może być mocne. To może być naprawdę mocne. Tutaj postawimy, okej. Idzie teraz. Może teraz tutaj strzelajmy gdzieś. Tutaj strzelmy w ogóle może. Oj. Mam problem z regeneracją. Dobra, muszę od nowa tutaj wejść do tego wyzwania i użyć tego skilla. Bo zrobiłem pętlę i po prostu za dużo, znaczy farmę, co ja mówię, farmę zrobiłem i to po prostu mnie pokonało. Farma mnie po prostu pokonała. Bo za dużo ich się zrobiło nagle i nie byłem w stanie ich po prostu tak szybko rozwalać. Chyba, że czymś będę w stanie. Czekajcie, a gdybym druidów stawił. Druidy? Albo super małpkę. Super małpka mi nie pomoże też później, ale to... Druid też mi później nie pomoże. Okej, może postawmy z dwie super małpki. Może to jakieś tam wyjście będzie. Ja w ogóle tutaj dwie postawię super małpki? Nie, super. Naprawdę, genialna sprawa. Jedna super małpka, po prostu cud. Cud malinka. Was też tutaj... Serio? Nikt tutaj nie wejdzie? No, alchemik wejdzie. No dobra, jeszcze nie będzie alchemik. W ogóle wielki misz-masz, każda jednostka od czegoś innego, no ale okej. Okay. Go ustawimy pod strongi, ty będziesz pod firsty. Okej. Okay. Tutaj też postawimy jeszcze jednego, tutaj naszą super małpkę. Może wejdzie jeszcze jedna tutaj u góry, byłoby super, ale oczywiście, no po co by tam miała ona wejść? Jakiś mag? Magowie chyba nic akurat nam nie dadzą. Bez upgrade'ów są oni dosyć słabi. I... Ice Monkey? A nie, bo wtedy prawie nikt ich nie rozwali. A może w ogóle bumerangi? Powiem, że nawet nie myślałem przy tym o bumerangach. Ale może faktycznie oni będą jakieś tam oczywiście naszym rozwiązaniem. Okej, okay, zróbmy to w ten sposób. Pamiętajcie, że mamy dużo pieniędzy i na pewno ich nie wydamy w normalny, jakiś sensowny sposób. Więc możemy sobie zbudować te jednostki naprawdę gdzie tylko chcemy, byle żeby jakikolwiek był zasięg. Bo to jest ważne, żeby był przynajmniej jakikolwiek zasięg. Dobra, lećmy z tą rundą jeszcze raz. Okej. Okay. Uruchomimy teraz tego skilla. Żeby jak najwięcej tego teraz szybko pościągać. Okej. Okay. Dobra, muszę tego skilla używać faktycznie, bo bez tego skilla no nie mam żadnych szans na pokonanie takiej ilości. Naprawdę nie mam żadnych szans. A może samoloty w ogóle? Bo to naprawdę samoloty będą z tym podążaniem, prawda? Dam sobie samolot. Od razu bym musiał tutaj ustawiać za każdym razem na to. Dla ciebie tak samo często, skąd jest ta umiejętność, to jest oczywiście z drzewka Knowledge. Do wzięcia z ścieżki Military. To jest nowa umiejętność. To jest nowa umiejętność, jej kiedyś nie było. Okej, dam radę?
Chyba dam radę, co? Chyba dam radę. Rany Julek, to jest po prostu przechore, przechore to będzie. Okej, okay, następna. A że tutaj jednostka latająca z powietrza ich save, z powietrza ich będziemy, po prostu będziemy klepali. O, tutaj, okej, okay, udało się jakoś tutaj sięgnąć. I jeszcze jakieś... No, widzę, że to może być dobre akurat rozwiązanie. Tylko ja się boję, że tutaj ilościowo zaraz tutaj mnie zlaguje po prostu. Zaraz mi tu chyba zlaguje. Okej, okay, no i jeszcze jedno tutaj zmieścimy, super. Bardzo fajnie, bardzo fajnie to wygląda. I rany Jolek, ale to po prostu jest dziwne. Widzę co, ja pasyjna chyba ustawię pod strągi, bo ja się boję jednak tych moabów wszystkich. Bo naprawdę, wydaje mi się, że tylko one chyba mogą mi przejść. No chyba, że jeszcze kolejny pójdzie rush z rigrołem. Bo on faktycznie może być ciężki. Więc teraz szybciutko to wszystko oczywiście ustawiamy. Więc nice, o to chodziło, o to chodziło. Jest trudna gra, jest trudna gra. Jak wy wasze damage? 500. 1000, okej, okay, a wy? Wy widzicie całą mapę, macie tylko 1000, okej, okay, czyli wy jesteście najlepsi zdecydowanie. Ty też jesteś dobry, więc dobra, okej. Okay. W takim razie stawiamy super małpki i dokładamy do nich... Gdzie ty jesteś tutaj? Patrzcie, jak się ich tutaj zmieści dużo teraz. No bo i tak coś jak koło tej jednostki nie postawi już nic innego, prawda? Dobra, i teraz oczywiście próbujemy całość załadować tymi jednostkami. Dosłownie załadować tymi jednostkami. Musimy wykorzystać każdy punkcik na mapie. Patrz, tutaj nawet widzicie. Ja nie wiedziałem, że ninja mopka jest taka malusieńka. Ale zobaczcie jedno, widzicie? To co ja? Przeszedłem rundę 63. Szczerze mówiąc, jakoś tak... Niekoniecznie to przeuważyłem, widziałem ten spory rush, ale jakoś do mnie nie doszło, że to może być ta runda, bo naprawdę, to wydaje się nie do pokonania, naprawdę. Na tym setupie, co mamy tutaj aktualnie, te rundy wykonają się naprawdę nie do zniszczenia, nie do pokonania, nie do przejścia. A jak widzicie sami, nawet dajemy sobie radę. Nawet dajemy sobie radę, patrząc się, że mamy takie, takie fajne wyzwanie, że mamy tutaj. Okej. Okay. Lećmy z tym, lećmy z tym. Jednostek, mnóstwo. W ostu się tutaj stworzyły sekcje wręcz. Sekty pewnie, można by powiedzieć. W jednym miejscu tylko i wyłącznie gluganerzy, w innym tylko i wyłącznie snajperzy. Po środku wielka banda ninja małpek. Na początku dart małpki z brygadą jeszcze bumerangów. Ach, wszystko tutaj jest. Żeby tylko jakoś to przejść. Dobra, próbujmy do rundy 90. Wiem, że zakładam bardzo ciężki... Pułap chyba, taki bardzo ciężki nawet. Co się w ogóle nagrywa, bo to jest dobre wyzwanie. Nagrywa się bardzo, bardzo dobrze oczywiście. Więc wasze zrobię. A w wolnych miejscach postawmy może w takim razie... Nie wiem, jesteście, tutaj jesteście, okej. Ja bym stawiał gdzieś tutaj przy początku. Tu mamy, wiecie, kilka tych miejsc jeszcze wolnych jest. I no, przydałoby się wszystko oczywiście zapełnić. Ale specjalnie będę dawał wybuchy w różnych miejscach, no bo nie ukrywajmy, przy takiej masie jednostek nie jestem w stanie bumerangi układać, gdzie mają być, bumerangi, mortale, nie jestem w stanie ustalić, że ty masz bić dokładnie w tym miejscu, ale nie, teraz polecieli tutaj, więc szybko zmieniaj pozycję na tą. To po co, przy pierwszym tierze nie ma żadnego sensu zmieniać pozycji, naprawdę, nie ma żadnego sensu zmieniać pozycji. Więc po prostu masz zadać maksymalny damage. On ma być dobry. On ma być od początku bardzo, bardzo dobry. Jeszcze zmieszczyliście jednego. Jest na samym krańcu. Ale o to chodzi, o to chodzi. Mówię, w pełni wykorzystać calutką naszą mapę. Tu jeszcze z tyłu zmieszczę. Ale tam może akurat weszłby samolotem. Może jakiś helikopter bym dał. Helikopter musiałbym sam sterować. Bo oczywiście on będzie na podążaniu. Ale dobra. Ciekawe ile byłbym w stanie tutaj wcisnąć gdzieś. Tylko dwa. Dwa to nie ukrywam, jest dosyć mało, więc robimy tak o. Sprzedamy to. Jeszcze raz to. Okej. Okay. Teraz helikopter jest tu. Spróbuję postawić jeszcze przynajmniej jeden. Drugi. Nie da się. Okej. Okay. Teraz tak o, usuńmy te z tyłu.
I wydaje mi się, że akurat skoro mamy się bawić helikopterami, to przynajmniej niech będzie ich dużo, niech przynajmniej będzie ich w miarę dużo. Okej, tam będę mógł chyba przywrócić jednego. Jest tutaj miejsce w ogóle, czy nie ma miejsca? Bo teraz się zastanawiam, czy w ogóle tutaj jest miejsce gdzieś. Nie ma miejsca, okej. Okej, a na ciebie jest miejsce, okej. Czyli przywracamy ciebie tutaj do łask. Tutaj się już nie zmieścisz, okej. No i mamy tych kilka naszych helikopterów. Będziemy je tak musieli tutaj dobrze wykorzystywać. Oj, znowu zapomniałem o tym. I chyba nie przejdę, prawda? Nie przejdę tego, muszę wyjść i wejść. Dobra, znowu mnie regrowy wzięły, bo po prostu zrobiłem farmę. Znowu zrobiłem farmę. Farmę jest wtedy, jak rozwalicie regrowa, on się rozbije na kilka sztuk i nie zdążycie jego jeszcze raz strzelić, a on wzrośnie znowu do tego pierwotnego. I się robi po prostu pętla. Bo na przykład ceramika rozpada się na kilka mniejszych, a jak te mniejsze znowu się robią ceramiką, to znowu się rozpadą na kilka mniejszych. I na tym polega właśnie farma regrow. Jeśli ktoś ma takie pojęcie kiedyś powiedział, słyszeliście takie pojęcie kiedyś, to właśnie jest to. To jest właśnie farma regrow. Temu właśnie Ezili ma ten skill idealny. Tak samo wioska ma taki skill. Żeby też takie coś usuwać. No i mam nadzieję, że to mi wystarczy, bo ten skill zaraz zniknie. Zniknął, okej, ale udało się nam. Ile minut? 21 minut. Rany Jurek. To wyzwanie jest po prostu przechore. Ono jest przechore. 77 runda. Czy wy to widzicie? 77 runda. Ja żadnego upgrade'u nie mam. Dosłownie żadnego upgrade'u nie mam. Cała mapa jest moja. Dosłownie. Okej. No mówię, największy problem będzie z DDT. Chociaż wiem, pierwszą grę może z DDT bym nawet przeszedł. Głównie z tego powodu... Zwykłe chyba są one. Tak, zwykłe, okej. Zwykłe powinienem spokojnie rozwalić. Gorzej są właśnie z regrowami. Z regeneracją. Regeneracja jest dla mnie za ciężka. Regeneracja jest zdecydowanie za ciężka. Pierwszą 90 rundę powinienem przejść, jeśli taki cudem tam dożyje. Bo Ezili powinna sama rozwalić DDT, jeśli użyje skilla. I to chyba nam wystarczy. Samo użycie skilla już na pewno tutaj wystarczy. W przypadku Ezili masz na strongi. Więc okej, ona sama solo powinna sobie dać radę z tą rundą. Więc to powinno przejść w miarę w porządku. Ale co dalej? Oj. Dużo kamo jest, okej. Totem muszę użyć. Totem mógłby mi dać tutaj przewagę. Spróbujmy z totemem. 78 runda. No coś czuję, że jednak nie dożyję tak daleko. Okej, spróbujmy jeszcze raz. Gdzie wy jesteście tutaj? Okej, muszę przyuważyć to. Jest, są oni. A nie, to jest zwykły. A, ja zmordowałem totem. No dobra, okej. To jest zwykły jeszcze leci. Tylko teraz drugi będzie leciał ten właśnie... Kamo, którego ja nie widzę. Ten, którego ja nie widzę, będzie leciał dopiero zaraz. A może będę miał jeszcze na kolejny totem do użycia. Może się uda go zregenerować. Lecą? Lecą oni już chyba. Nie, to jeszcze nie oni. Zaraz zobaczymy. Jak oni przylecą, to po prostu będę widział, bo przelecą przeze mnie bez żadnego problemu większego. Okej. To przeszło też. Okej, w porządku. To są oni. Oni w ogóle byli już gdzieś tutaj. Ja nawet ich nie przyuważyłem. Naprawdę ich nie przyuważyłem. Kiedy oni szli w ogóle? Okej, muszę pamiętać, że oni idą troszeczkę niespodziewanie, więc muszę pierwszy oczywiście przytrzymać sam, a później od razu lecieć tutaj z totemem, nawet nie patrząc, czy są, czy ich nie ma. Po prostu muszę od razu to zrobić, bo później ja ich po prostu nie wyczaję, gdzie oni są, bo też ciężko jest w takiej ilości tutaj jednostek zauważyć to. Jest bardzo ciężko w takiej ilości jednostek to przeuważyć. No dobra. Trzymajmy się tego, że powinno to jakoś nam się w miarę udać. Że będę po prostu spowalniał grę. Będzie leciał rush, to będę po prostu spowalniał leciutko grę. Byle 80 runda. Byle runda 80. Byle to. Uwierzcie mi, jak już dojdę do tej rundy, to już będzie coś. Tutaj oni są. Są w tej kupce. Okej, widziałem ich. Okej, poszli. Super. No totem mnie uratował, no ale niestety totem kosztuje 10 życia, czy 20 życia nawet. Bo zabrało mi 20 życia, ale chyba muszę tylko dychę. No ale okej.
Okej, to są regrowy kolejne. Więc na regrowy oczywiście muszę się polepszyć, nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia, ich leci naprawdę dużo. Ich leci naprawdę dużo, czy ja zdążę ich zniszczyć do tego czasu? Mam nadzieję, że tak, bo inaczej będzie ciężko. Jak oni zaczną się tutaj nam leczyć, to to po prostu będzie jakaś masakra, więc... Mam nadzieję, że uda się ich tutaj w miarę szybciutko rozwalić. Jak tam? Z wami? Poszli? Poszli! Super! No i super, o to chodziło. Okej, i teraz kolejny oczywiście. 980 runda jest! Przynajmniej ząg, przynajmniej ząg będzie chyba rozwalony. Co dalej? To zobaczymy. Myślę, że mógłbym sobie pozwolić na usunięcie troszeczkę gluganerów i przynajmniej tak postawienie 6 tam ninja małpek. 6 ninja małpek, za to byłoby też spoko w miarę. Jakby takie coś sobie zrobić. I nie zakładam, że przejdę wyższą rundę, więc od razu wam mówię, do rundy 90 nawet już nie planuję iść, bo skoro takie miałem problemy teraz z tym raszem, co leciał mi aktualnie, to z tymi kolejnymi będę miał jeszcze większy problem. Po prostu będę miał jeszcze większy problem, więc no nie ma co się tutaj po prostu katować tym. No niestety, uwierzcie mi, przechodzenie tego wyzwania jest naprawdę ciężkie. Ale spróbujcie sami, nie wierzcie mi na słowo, spróbujcie sami to przejść. Po prostu spróbujcie sami to przejść i sami ocencie, czy to wyzwanie było ciężkie, czy było po prostu banalne. I dla was to nie sprawiło żadnego problemu, przyszliście to za pierwszym razem. I olo, prawda? Nie musieliście w ogóle z gry wychodzić, po prostu pokonaliście to od razu na easy, nawet na Impopable daliście sobie z tym radę. Może tak było, może tak było, też Impopable to jest runda setna. To chyba jest niemożliwe. No ale kto tam wie, kto tam wie? Może znaleźliście jakiś kruczek prawny, żeby to przejść. Dobra, będę używał oczywiście totemów, dużo totemów będę teraz używał, bo innego wyjścia nie mam. No i zobaczymy, jaka będzie moja runda maksymalna. W tym momencie już nie będę spowalniał gry. W ogóle ani razu gry nie spowolnię. Muszę się teraz dobrze patrzeć. Jeśli będzie leciało dużo jednostek kamo, muszę użyć totemu. Jeśli będzie leciało dużo regrowów, znaczy regeneracji, to muszę użyć umiejętności Ezili, tej pierwszej. Bo inaczej tego nie przejdę, po prostu inaczej tego nie przejdę. Dobra, na razie jest spoko, na razie jest spoko. I to jest tutaj, tak jest bardzo ciężkie, widzicie sami, to jest bardzo, bardzo ciężkie wyzwanie, no ale... Damy radę, damy radę, co to dla nas, co to dla nas jest? Tu potrzebuję speeda, jak nic. I umiejętności na Moaby. Zdecydowanie. Zdecydowanie, bo nie mam szans tego inaczej przejść. Okej, daliśmy radę. Kolejna runda, 85. Wow, nie sądziłem, że dotrwam do tej rundy i faktycznie nie polepszyłem nic. Żadnej jednostki nie polepszyłem, nawet wioski. Więc naprawdę wow, naprawdę wow. Okej, no tutaj mówię, ten skill Ezil jest strasznie mocny. On jest strasznie mocny. Chyba 2 albo 3 użycia rozwalają bada, więc... To jest mocny skill, to jest naprawdę bardzo mocny skill. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy on nam pozwoli na dotarcie tak daleko, jak my byśmy chcieli, oczywiście. Na razie używam tego skilla, cały czas jak tylko mam możliwość. Bo mówię, nie wiem, do tej rundy dotrwam, więc no używam póki mogę. Po prostu używam póki mogę, żeby jakoś sobie z tym radzić. Okej, kolejny tutaj jest Zonguś. Oczywiście na Zongusia też to użyjemy, oczywiście na Zongu to pójdzie idealnie wręcz, mam wrażenie. Więc delikatnie go oczywiście klepię, może być klepi teraz z tyłu. I teraz skillem on padnie. Skill jest o tyle fajny, że jak widzicie, on się nie rozpryska na mniejsze i to jest strasznie mocne. Ten brak rozprysku jest mega, mega mocny. Dlatego to właśnie to jest dosyć mocny skill. Ezil jest w ogóle mega dobra na sterowce. Jeśli macie z nimi problem, to ten bohater wam jak najbardziej pomoże. To jest bardzo dobry bohater na sterowce. A jeśli chcecie uniwersalnego bohatera... Koniec? Nie. Jeszcze żyjemy. Użyjemy skilla, bo bez skilla mogę sobie już w tym momencie nie poradzić. A jeśli chcecie uniwersalnego bohatera, to Quincy sobie też bardzo fajnie radzi. Ma swoje tutaj 2 umiejętności, czyli ten grat strzał oraz speeda, czyli rapid fire. I to jest strasznie też mocne, nawet na Moaby, więc nie będzie też wam to polecam. Jeśli macie ogólne problemy, to on, to ona, on, to jest on. To on wam jak najbardziej pomoże tutaj w tych wyzwaniach. Koniec, niestety. 89, czyli prawie przed DDT, no ale okej. Nawet nie przeważyłem. Pewnie ceramika i na przeleciała, której nie przeważyłem. Leciałem za ceramikami, ale jedna musiała polecieć przede mną, ale nie przeważyłem. Tak później nie przeważyłem.
No dobra, prawie 60 tysięcy zaoszczędzono, 89 runda. Jakie były wasze wyniki? Pochwalcie mi się koniecznie w komentarzu, a tym samym dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o zostawieniu tej łapeczki w górę, to jest bardzo ważne. Napiszcie, że dotarliście do tego oto miejsca i do kolejnego materiału. Na razie, hej, pa!